Czołem, słuchacze, witam serdecznie. Opowiem o zbrodni katyńskiej teraz. A co to za zbrodnia? Zbrodnia popełniona przez rosyjskich komunistów na Polakach, na jeńcach wojskowych, ale tam też byli cywili. Stało się to w 1940 roku, czyli dopiero 80 lat temu. Ludzie teraz coraz mniej o tym pamiętają. Pamiętają o tym wydarzeniu, ale nie znają szczegółów, kto zabił, kiedy i dlaczego. Tutaj mamy pomnik, na którym są wskazane kilka miast, w których znajdowali się Polacy. To miasta obozów. Tak naprawdę obozów było więcej. Na przykład obóz w Putiwlu pod Petersburgiem albo obozy na Sybirii. Pracowałem kiedyś w archiwumach moskiewskich w Rosji i dowiedziałem się stąd, że tak naprawdę rosyjskie komunisty zabili więcej Polaków, więcej niż 20 tysięcy. Też byli zabójstwa przed tą samą egzekucją jeszcze w 1940 roku na początku. Ludzie po prostu nie mieli co jeść, ginęli też z głodu. I o tym teraz opowiem więcej. Oprócz powszechnie znanego miejsca egzekucji w Katyniu, niektórzy z tych jeńców, z tych polskich wojennych, zostali zamordowani w tych obozach. Na przykład w oboz w obwodzie twerskim. Kierownikiem tego obozu był Wasil Blochin, Rosjanin z narodowości. I to warto pamiętać, ponieważ teraz powszechnie wiadomy mif, że Polaków mordowali Żydzi. Oczywiście mieli swój wpływ w tych organizacjach, natomiast główni autorzy rozstrzała katyńskiego, Beria i Merkulow, Gruzin i Rosjanin. Podczas agresji wojsk radzieckich we wrześniu 1939 roku niektóre oddziały Armii Czerwonej dokonywały egzekucji na żołnierzach Wojska Polskiego, szczególnie oficerach, na polu walki. W wyniku działań wojennych i późniejszych aresztowań uwięziono ponad 230 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, a także policjantów, żandarmerii, urzędników państwowych, inteligencji i innych. Pozostali więźniowie przebywali w dwóch obozach – w Kozelsku, obecnie to obwód kaluski w Rosji, i Starobelsku, teraz to obwód lugański na Ukrainie. Z kolei do obozów w Ostaszkowie, obwód twerski w Rosji, było wysłano około 6500 policjantów, pracowników, pograniczników, urzędników państwowych, przedstawicieli inteligencji, nauki i kultury. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku tysiące więźniów zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD. Prezes NKWD w 1940 roku już był Lawrencij Beria, z narodowości Gruzin, ważna postać historyczna Związku Radzieckiego, uważano, że bliski przyjaciel Stalina. Powszechnie wiadomo, że Beria ma najwięcej odpowiedzialności akurat za egzekucję w Katyniu, niemniej jednak odpowiedzialności ma też Merkulow. Merkulow był członkiem najwyższej władzy NKWD, która kierowała egzekucją polskich oficerów. Merkulow miał pochodzenie rosyjsko-gruzyńskie, został urodzony we wsi Zakatala. Ta miejscowość znajduje się na pograniczu gruzyńsko-azerbajdżańskim. Ojciec Merkulowa z rzędu był Rosjaninem i carskim oficerem. Właśnie dziadek i pradziadek tak samo byli oficerami. Matka Merkulowa zaś Gruzinka, szlachcianka, imię Ketowana. Sam Merkulow był poetą, napisał dużo wierszy, jeszcze więcej napisał podpisów na wyrokach śmierci. Należy wspomnieć tak samo o innym działaczu NKWD, pracującym w okresie między 1949 a końcem 1941 roku. Imię jego Piotr Fedotow. Był kierownik tzw. politycznego oddziału NKWD. Jego decyzje miały wpływ na wyroki dla jeńców z krajów wrogowych według Rosjan. Jednym z takich krajów była też II Rzeczpospolita, oczywiście. Z narodowości Rosjanin pochodził z rodziny chłopskiej z Petersburgu. Jeszcze jeden przedstawiciel wyższego kierownictwa NKWD w tych czasach, Trofim Kornienko.
On tak samo miał wpływ na wyroki dla jeńców wojskowych. Trofim pochodził z Kijowa, z pochodzenia był Ukraińcem. Przypuszczano, że mógł mieć też białoruskie korzenie. Kolejny kierownik warty uwagi, kierownik NKWD biorący udział na egzekucjach polskich jeńców, Dmitrij Tokarew. Dmitrij to działacz NKWD i komisariatu, który własnoręcznie oddawał rozkazy pozbycia życia polskim oficerom. Tokarew z narodowości był Rosjaninem, chociaż miał korzenie azjatyckie, co widać w cechach jego twarzy. Wiadomo, że urodził się w Orenburgu, to miasto, gdzie od zawsze mieszkało wielu Tatar, Kazachów oraz innych ludów tureckich. Oprócz samego Katynia istniał też obóz dla Polaków w Ostaszkowie. Tym Polakom w 1940 roku odebrano życia w miejsce Twier, wtedy nazywano jako Kalinin. Kierował tą masową egzekucją polskich oficerów generał Wasilij Blochin. Z narodowości Rosjanin, Blochin urodził się w końcu XIX wieku w obwodzie włodzimierskim. Jego obaj rodzice Rosjanie pochodzenia chłopskiego. Stalin mówił o Blochinie jako o dobrym wykonawcy, który zawsze działa dobrze. Kolejnym miejscem wartym upomnienia jest miejscowość Kurapaty. Tam też zostały wykonane zbrodnie na narodzie polskim przez rosyjskich bolszewików. Znajduje się to niedaleko Mińska na Białorusi. W Kuropatach zostali zamordowani przedstawiciele jak białoruskiej, tak również polskiej inteligencji oraz duchowni. Miejsce to nadal ma wielkie znaczenie dla pamięci ofiar NKWD. Chociaż teraźniejszy rząd na Białorusi próbuje powoli stłumić pamięć o tym miejscu, natomiast Kuropaty powinny mieć jedno z wyróżnionych miejsc, tak samo w pamięci narodowej Polaków. Warto powiedzieć kilka słów o rosyjskich wspólnotach młodzieżowych pamięci tzw. bohaterów NKWD. Na dzień dzisiejszy ich liczba rośnie. W obecnej Rosji pieśni i filmy dokumentalne są poświęcone NKWD, a również znaczki pocztowe i elementy garderoby z ich wizerunkiem. Pamięć o katach wciąż żyje, jednak coraz mniej pamięci o ofiarach. W tym w polskich media temu tematowi nadal poświęcono niewielu czasu. Tak to jest, moi drodzy słuchacze, że wbrew wszystkim mitom i bajkom mordowali Polaków przeważnie sami Rosjanie i też niektóre narodowości Federacji Rosyjskiej, Gruzini i narodowości azjatyckie, a co podkreśla walki świata turańskiego przeciwko świata łacińskiego. To nie oznacza, że każdy Rosjanin jest winny, ale jednak prawda polega na tym. No i warto historię pamiętać, warto czytać książki, warto chodzić do archiwum albo pytać ludzi, którzy sami przyjeżdżają z tych krajów i coś o tym wiedzą, a nie słyszeć bajki z internetu. Zdrowia wam, szczęścia i do następnego razu. Thank you.